Witam was, cześć, chciałem znaleźć. Zapraszam was na drugi odcinek z Fiskana z PlayStation 4 Park Life. Dzisiaj mamy kolejny odcinek. Ostatni odcinek wam się bardzo spodobał, bo było aż 5 łapek w górę. Jak ktoś mówi u mnie na kanale, to było prawdziwe szaleństwo. Dużo wyświetleń i ogólnie bardzo dobra renoma. Nawet komentarze z nazwami miast były. Nazwy miasta tutaj już wybrałem. Osoba, która wybrała tą nazwę, nie pamiętam już niestety. Ale jest wybrane, więc ogólnie ten nasz podgląd. I dziś lecimy sobie dalej. Nazwa naszego miasta to jest Will Park, powiedzmy tak to. Witam was tutaj w kolejnym odcinku Will Park. I dziś zaczniemy sobie powolutku, ponieważ nasze miasteczko jest powolutku. Zacznijmy sobie od czegoś prostego. Po pierwsze, ludzie nam się chcą budować. I po drugie, tutaj tych ludzi, ten przemysł stąd przydałoby się wykorzenić. Bo ja naprawdę wiem, rozumiem, że on tutaj był potrzebny. Ogólnie w ostatnim odcinku to my naprawdę dużo zrobiliśmy. Jak na początek, to jest naprawdę całkiem nieźle. Mieliśmy tam jeden pożar, to też jest mniej fajnie. I tak, prądory bym przeniósł. Niekoniecznie aż tak daleko tutaj, ale dobra. Ale gdzieś prądu trzeba by nie przenieść, to jest pewne. No, póki co, pewne to jest to, że oni się chcą budować. Widzimy to. To jest widać, to jest konkret i to jest widać. No, to tak. Skoro oni się chcą tutaj budować, byśmy mogli im tutaj w sumie dać jakiś tam kawałek ziemi, tylko pod budowę. No mam mniej więcej na razie tyle. Bo tak, bo tutaj jest ten nasz park. Tym parkiem dziś na pewno będziemy zajmować. Kolejnego parku dziś nie będziemy raczej jej na pewno tworzyć. Dziś będziemy głównie się skupić na tym parku, no i na mieście, żeby też trochę jakoś tutaj włączyło się na jakiś szybszy bieg, bo póki co to powolutku, aż będzie w dobudku. No mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. Na razie jeszcze jakoś też tak szybko się nie rozwija to miasto, a byłoby miło, gdyby się rozwijało szybciej trochę. No, pyk, pyk, pyk. I nie ma forsy. Jest forsa. Tak, ogólnie też trzeba byłoby pójść tutaj w edukację w tym mieście, ale to oczywiście w swoim czasie, żeby nie było. Żeby nie było, że wszystko jest za szybko. Tutaj sobie damy na razie handel. Jak widzicie, póki co handel daje tak gdzieś przy drogach, bo czemu by nie tak właściwie. Ale oczywiście to jest tylko chwilowe. Dobra, no i tak. Tutaj stworzymy sobie nową dzielnicę mieszkalną. Żeby nie było, że ja jestem taki staromodny. To będzie dzielnica taka domów samowystarczalnych, bo je bardzo lubię. I handlu takiego właśnie dla tych domów samowystarczalnych. Takiego eko. I dlaczego to robię? To ponieważ oni bardzo fajnie działają, nie potrzebują zbyt dużo prądu, wody i tak dalej. A w tym mieście nie chciałbym właśnie w tym kierunku iść. Tym bardziej, że z Green Cities to ja tak dużo właściwie to ja też nie robiłem. A Green Cities jest naprawdę takim dużym dodatkiem. Tylko aż tak dużo w nim się nie działo na moim kanale. Dobra, tak. Tutaj sobie postawmy jeszcze jednego gate'a bocznego. Właściwie to najlepiej jakby on był tutaj gdzieś. Tak, bo widzicie, mniej więcej ten park ma być taki. No ma być duży, tak? O, fajnie. Mamy transport, wycieczki. Mamy tak, transport, budynki unikatowe, promy, wycieczki piesze, autobusy, bambaje, o to tak. Wycieczki, taksówki, wycieczki może nawet też dzisiaj coś byśmy z tym pokręcili. Recykling tworzyw sztucznych, dobra. Koniczyna tego autostrady, o, dobrze. Bambaje, trasy promowe, autostrady, ogrzewanie, okej. Zaawansowana turbina wiatrowa, zajezdnia autobusowa, cmentarz, bazy taksówek, helikoptery i różne tutaj takie jeszcze te rzeczy. I autobusy na biopaliwo, takie na pewno będziemy w tym mieście brać. I elektrownia falowa, i z tego co wiem, to ta elektrownia falowa jest bug. Muszę napisać do paradoksu. Jest bug, bo jest, że elektrownia falowa odblokowana, a jej nie ma tutaj w ustawieniu, gdzie ją wybudować. To jest naprawdę bardzo dziwne. Szkoda. Byłoby dobrze, gdyby to wróciło. Powiem tak. Dobra, no i tak, tutaj oczywiście muszą być takie pasy. I tutaj póki co damy sobie właśnie taką dużą autostradę. To mi się, nie wiem czy wam też to się kojarzy, ale mi to się taki wjazd przypomina bardzo ze SimCity. Jakoś tak mi to się kojarzy bardzo. Dobra, no i jak już jesteśmy w sumie tutaj na tym, to możemy. A nie, możemy jeszcze wyciszyć, dobra. Tak czy siak, wy tu się powoli budujecie, co jest dobrym znakiem. Dobrym znakiem byłoby też, po pierwsze, edukacja, ponieważ na razie ona nie jest zbyt dobra. I szkoła średnia, która kosztuje niestety 30 kawałków, a tyle my jeszcze nie mamy póki co. Więc tak, powoli, powoli, aczkolwiek spokojnie. Damy sobie te gate'a. Ja tam mówię gate. Wejście boczne tutaj. Dobra. I stąd sobie pociągniemy dalej kolejny płot. Ciach.
Tak, i teraz dopiero widzę, że tutaj jest jakiś problem. Nie, bo ja tutaj nie chcę, żeby takie rzeczy mi się tutaj robiły. O, dokładnie. Bym chciał, żeby tutaj to było jakoś tak w miarę wyrównane. No dobra, no. Jak to się mówi, city skanany się nie dogadasz, ale mniej miej nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Dobra. No i stąd tutaj widzimy, że ludzie chodzą. To jest bardzo dobra wiadomość. Ta ścieżka będzie sobie tutaj iść dalej gdzieś tam na razie. Natomiast stąd, w wyjściu do tej ścieżki, będzie dojście do tego. Jakieś kamienie zdejmiemy, możemy tutaj też w sumie poustawiać, bo póki co tutaj nie ma zbyt dużo zabudowań i skałek. Skałki też byłoby fajnie, jakby trochę więcej dodali, bo ja wiem, że ja mrudzę, ale wiecie, co chodzi. Synagon, ten park już zarabia na siebie, to jest bardzo dobrą też wiadomością. I ludzie tam też, właśnie, nazwa dla parku też możecie pisać w komentarzach, bo póki co były tylko nazwy dla miasta, co bardzo dziękuję, bo jakieś komentarze w końcu sensowne były, znaczy były jakieś komentarze i to mnie bardzo cieszy. Dama, potrzebujemy 30 tysięcy, by postawić szkołę średnią i to bym bardzo chętnie postawił, bo jednak jakaś edukacja by mi się przydała. I tak, koniecznie autobusy i bambaje. Nad tym muszę się zastanowić, jak to zrobić, bo oczywiście to są rzeczy ważne i ważniejsze, ale jak ja tutaj to puszczę, to nie wiem. Na pewno tu by się przydał, żeby jeździł Bambaj, no bo tutaj to nie ma zbytnio dojazdu, co? Poza tym takim, no pseudo jakimś połączeniem, tak? No, nie możemy tego nazwać jeszcze jakimś sensownym. I prądowym tutaj, tak? No i tutaj ten ściek też się wylewa, tak? No, wylewa się jak wylewa. Co tutaj? No właśnie, i te komunikaty, które się też tak trochę zbagowały. Jakieś budynki do wyburzenia, chyba o to mi chodziło. Właśnie, poczekaj, bo tutaj zanim przejdziemy dalej, tutaj ta droga musi być jeszcze. A tutaj się już budynki wybudowały. Dobra, a bo już nie ma chęci tutaj się budowy, no to. No oczywiście. Dobra, ale nie, przemysł się buduje powoli, ludzie też się powoli budują. I forsa powoli, niestety też powoli się pojawia. Wolałbym, żeby było szybciej, ale dobra, niech już wam będzie. Dobra, jakieś skałki, bo tak, bo tu właśnie chodzi w tej sali głównie o takie, tego typu rzeczy. Jest tu taka jedna, o ta. To jest jedna z moich ulubionych, właśnie taka górka. Jakby tutaj udało się to wcisnąć. Ale nie chciałbym też tego tak tutaj wciskać w ten sposób. To poczekaj. Bo ja bym tutaj koniecznie wstawił taką górkę. Dobra, całkiem nieźle to weszło tutaj. I tutaj chciałbym, żeby tutaj to było jakoś oddzielone od tej całości. Chociaż w sumie poczekaj, tutaj można byłoby postawić to. O! O! A, czekaj, bo tam wchodzisz w miasto, prawda? To sobie postawimy coś takiego. I tutaj od tej strony, jeżeli by nam ten kamyczek tutaj wszedł, a domyślam się, że wejdzie, no dokładnie, to będzie jeszcze takie coś. Proszę bardzo, proszę, proszę. Czego wy mam tutaj nie postawimy? Słuchaj, widać, że jest pada deszcz, bo te skałki też trochę inaczej wyglądają. Dobra, tak, stąd ta ścieżka koniecznie musi stąd jakoś wychodzić. Póki co dajmy sobie, żeby dochodziła gdzieś dotąd. I ta ścieżka po prostu będzie tutaj sobie zakręcać i tak się kręcić, snuć mniej więcej. O, dokładnie. Na razie dotąd, zobaczymy później, czy ktoś będzie tutaj wchodzić. Z tego co widzę, ten nasz płot tutaj się chyba wywalił trochę. A tego to ja nie jestem zadowolony, czekaj. Ogrodzenie parkowe. Kurczę. Dobra, to tam skałkę trzeba przesunąć. Nie, naprawdę, są rzeczy ważne i ważniejsze. I ta skałka. Ta skałka w ogóle ma jakieś urwisko. Nie, urwisko to bym tutaj chętnie zostawił. Dobra, macie tu urwisko, proszę bardzo. Nie, takie rzeczy tutaj to i chcę. Wiem, że trochę będzie wyglądać jak za 3 dody ten park. Ale no niestety tak tu będzie. Swoją ten plac parkowy, co tutaj mamy, przydałby się taki drugi jeszcze tutaj. Bo będzie idealnie tutaj pasować, jeżeli by się zmieścił oczywiście. Mieści się, tylko trzeba mu powiedzieć, że się zmieści. Poczekaj. Ja w ciebie wierzę. O. Widzę, że muszę się na siebie naleźć. No ma, poczekaj. O, widzisz, wejdziesz, proszę bardzo. I jedyne co, to możemy przestawić ciebie trochę. Tutaj bok. A, nie możemy przestawić budynku, zapomniałem już. Przecież jest ten bug magiczny, że jak przestawiasz budynek, to tak właściwie go nie przestawiasz, tylko jesteś wiadomo gdzie. W czarnym 4 literach. Więc
O, dobra, tak będzie dobrze, bo ludzie tutaj chodzą, tylko trzeba, żeby oni tutaj mieli tego jeszcze więcej, oczywiście. Dobra. Tak, jakoś jakby trochę spadli ludzie. Może obniżmy trochę te podatki. Ale ogólnie całkiem jest fajnie, nawet za granicą dzisiaj tam, o, to bardzo dobra wiadomość. Dobra, 29 tysięcy, czyli mamy już właściwie do postawienia naszą szkołę średnią. Szkołę średnią sobie postawimy tutaj, bo czemu by nie tak właściwie. Chociaż w sumie tutaj... Nie, dobra, tutaj w tym handlu postawmy, bo czemu by... because why not. Proszę bardzo, macie szkołę średnią. Teoretycznie, ile, jaka mała pojemność? 800 studentów. No dobra, to jest trochę przymała, bo mamy w mieście już 1080 ludzi. No to dobra, no to trudno, mówi się to trudno. Nasz przemysł. Tak, bo przemysł chce się dalej budować, robi się nas oczywiście. Nas oczywiście się też robi bardzo szybko, tak żebyś nawet nie zdążył zauważyć, że już jest ciemno. Tak, ciągle nie jest. Nie no, no bez przesady, żebym gruntowo nie mógł budować, nie było mnie stać. No to no właśnie. Dobra, no i stąd tutaj oczywiście nasz przemysł będzie się budować dalej. Daj mi tutaj ten pędzel. Ciach, 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 ciach. Czy jest tutaj ta dzielnica? Dzielnicę przedłużmy sobie, bo ona tutaj musi być, żeby tutaj się budowało to, co ja chcę, a nie to, co by miasto chciało. Dobra, no i stąd możemy sobie usunąć tę dzielnicę, ponieważ, jak możecie się domyślać, ta dzielnica właśnie nie będzie jej tutaj. Co nam tutaj? Już myślałem, że jakaś woda się wylała, ale nie, to nie jest aż tak źle. Dobra, dobra, powoli się tutaj budujecie. Czy my mamy jakieś ścieżki? Nie mamy ścieżek przecież pierwszych, bo nie było jeszcze ludzi. No tak. To dajemy sobie pierwszą ścieżkę pierwszą. Chociaż nie, wiecie co, ten park jest trochę przymały. Póki co nie będziemy jeszcze w to szli. Ale loty balonów są później dopiero. No bo myślałem, że już możemy się zainteresować lotami balonów, ale jeszcze nie. Dobra, powoli ludzie się pojawiają, co jest dobrą wiadomością. Trochę mniej niestety zarabiamy, bo może przez tą edukację. I coś jest ze śmieciami, nie tak. Okej. Okay. Pokaż to. Stan przetworzenia śmieci kiepski. No dobra, to coś może tłumaczyć, bo w ogóle te śmieci też bardzo dużo kosztują, 16 tysięcy. I z tego co pamiętam, też mi się właśnie teraz przypomniało, że ja tutaj, nie wiem czy to było, o tutaj zapomniałem wyłączyć świateł, tutaj i tutaj na razie jeszcze się nie stworzyły, dobra. Dobra, dobra, dobra. Powolutku, powolutku, aż będzie w pięciutku. To tak, tutaj dalej sobie, pójdźmy tam drogę, tak właściwie. Ale okej, pójdźmy na taką samą wysokość, to będę mieć prościej tutaj do budowy. O jedną kratkę dalej. Tutaj niestety nam się skałka rozwaliła. I zaraz pewnie jeszcze pójdzie druga skałka, ale dobra. Olegie, bo jest włączone są te ustawienia ścieżek, których się nie włącza normalnie. W sensie tych płotów. Okej, tu jest płot, to czemu nie chcesz mi go złapać? Halo? O, był. Dobra, mamy płot. O, wejdzie. O, jak dobrze. Dobra, to skoro płot tutaj wejdzie. Dobra, ja my go jeszcze przesuniemy sobie trochę może do tego. O, dokładnie. A widzę, że masz jakiś problem. Pod okej. Ogólnie jakiś ten płot ma tutaj bardzo duży problem. Nie wiem, co mu jest nie tak. Halo? Płot? O, dobra. Dobra, wszedł. Dobra, no i tu oczywiście wyrzucimy to sobie. I wejście boczne. No możemy to w sumie postawić. Chociaż pamiętajmy, że ten park tutaj jeszcze gdzieś w bok będzie musiał przejść. Nie wiem jeszcze jak to zrobimy. No. Zastanawiam się cały czas jak my to zrobimy, żeby tutaj do tego... Bo tu póki co są ścieki, rzecz jasna. I to jest dużym problemem, że tutaj są te ścieki. Ściek trzeba będzie przesunąć właściwie. W sensie ciebie. Cię trzeba będzie przesunąć gdzieś tutaj. O, akurat mi stać, świetnie. Dociągnąć cię rurę. Też mi stać. I dociągnąć do siebie duta. No to już mnie nie stać. Ale spokojnie, poczekaj chwilę i będzie. 1200. Bo ścieki to muszą niestety być. Będą teraz nam tutaj wszyscy maludzić na ścieki, że nie ma. O, burmistrzu! Jak my mamy normalnie tutaj wchodzić do klozeta, jak tutaj nic nie spłucza się. Dobra, mamy to. To nie? No, dokładnie, wszyscy już mają ten ścieg. Swanego mluda tutaj to możemy wyburzyć. Nie wiem, czy to jakikolwiek zwrot jest. Okej. Okay. Kiedyś było więcej zwrotów w ogóle w mieście. No, teraz jest już tak jakiegoś inaczej.
Swoją drogą, czekaj, czy ta elektrownia nie potrzebuje. Czekaj, zużycie wody? Okej, zero, fajnie. A, ten już potrzebuje, aha. Ten nie potrzebuje wody. Ten ile? No tak, ta mowa to może dużo ciągnąć. Geotermalna też nie potrzebuje, ta potrzebuje. Ta duża potrzebuje. A no, geotermalna. No no ma. Adrut nic nie potrzebuje. Drut jest wspaniały. No, czy taki wspaniały, to też bym się zastanawiał jeszcze, ale. Ale drut to drut, tak? No, z panem tutaj mówi, że chcecie budować dalej mieszkańcy, bo tutaj póki co mieliście problemy z tym. A, już wiem co, zapomniałem wam tu postawić, cmentarza, no tak, oczywiście. Bo jak ktoś teraz umrze, to jest kicha, bo nie ma gdzie nawet pojechać. Tak, dobra, cmentarz sobie postawimy tutaj na rogu. I poczekamy, aż będziemy mogli go postawić, oczywiście. Dobra, czyli możemy tutaj po prostu podnieść, nie możemy tutaj podnieść, bo... Możemy trochę podnieść, zobaczymy czy nam zaczną uciekać. Nie zapowiada się. Powiem tyle, nie zapowiada się, żeby zaczęli uciekać. Chyba, że... Tutaj w tym padku możemy po prostu zwiększyć. Okej, bo jak obniżymy tutaj, to jeżeli będzie więcej ludzi przychodzić, to będzie dobrze. O, nawet od tej strony powoli zaczynają chodzić. O, to jest bardzo dobra wiadomość. Tak, potrzebna jest im tutaj komunikacja, bo póki co wszyscy brną do tego jedynego padku w całym mieście. Ale no widzimy jak oni brną. Muszą sami tutaj ręcznie dojść. I właśnie dlatego jest nam tutaj potrzebny bambaj. Tego potrzebujemy bambaja. Okej, okay. Obniżyłem i zarobiliśmy więcej. To dobra wiadomość. Może jeszcze troszeczkę obniżymy. Ogólnie parki, wiecie, powinny być za darmo, to nie, ale... Ale gdzie moja woda? Ale no cóż, tak jest. Poczekajcie, chwileczkę. Dobra, dajmy sobie trochę kamery kinowej. O, to żebym włączył kamerę kinową. Nasz park wbił poziom drugi. Jej, parkowe szachy, molopatkowe i molopatkowe 2. No dobra. No dobra, nie możemy niestety postawić nigdzie molopatkowego. Chyba nie muszę wam tłumaczyć czemu. Nie jesteśmy na razie przy wodzie i nad tym się jeszcze zastanawiam, jak dojść tu do wody tak właściwie. Nie wiem, jak to zrobimy. Chyba, że ta droga będzie przechodzić przez park. Co nie? Tak sobie myślę. Że ta droga będzie przechodzić sobie przez park, co nie? I to będzie właściwie tyle. A park będzie przechodzić przez tą drogę. Chociaż byłoby fajnie, gdyby ta droga nie przechodziła przez park. Ajajaj. Ajajaj. No nie wiem jak to zrobić, kurczę, kurczę. Dobra, na pewno szachy możemy sobie postawić gdzieś tutaj. Tak, to jest pewne. Że mieli już tutaj coś do postawienia, żeby mogli sobie tutaj chodzić tego. Ale się zastanawiam. Dobra, no to będziemy się nad tym zastanawiać. Ja pamiętam z tego pamiętam przed chwilą. Ja chciałem postawić tutaj coś. A, chciałem postawić cmentarz, dobra. Dobra, to cmentarz tutaj sobie postawimy. Będziecie rzeczywiście przeszczęśliwi, że macie w końcu gdzieś tych trupów odwieźć. Czy nasza szkoła jest pełna? Jednego ucznia brakuje. Ale z tego co widzę, to tutaj idą z całego wszechświata ludzie. Dobra, no i oczywiście ze śmieciami jest problem. No nie tylko, czy jak postawię teraz to... To będzie już wystarczająco, czy niewystarczająco? Wydajność 24 tysiące... Wydajność 24 tysiące na tydzień. A my mamy produkcję... Nie, nie wystarczy. A to? 800 tysięcy. To chyba trochę tłumaczy, czemu tych się mało stawia. Okej, dobra. Chyba wysypisko jest nieugięte do postawienia. Chciałem zrobić tutaj ekologiczne to miasto, ale... Ale my za Chiny ludowe nie uda nam się to zrobić. Tego. Chyba, że czekajcie, jest jakiś przepis taki magiczny. Ja go pamiętam. Zwiększona wydajność, recykling. Ceny recyklingowe pracują z 20% większą wydajnością. Koszt 100 tysięcy, 100... No, no to nie jest jakoś dużo. I możemy podnieść podatki, budżet na śmieci na maksa. I może to zacznie działać na tak jak powinniśmy. Oczywiście tylko za nocę, żeby nie było. Za dnia. I teraz tak, wydajność 36 tysięcy. No to od razu zaczęliśmy gadać normalnie. Więcej trochę wykorzystujemy, ale powinno. I śmieciarki też się zwiększyły do 19. Oj, oj, oj.
Panie, teraz to możemy normalnie grane z tymi śmieciami. Dobra, tutaj oczywiście ta woda by się przydała, chociaż nie wiem po co gdybym potrzebny jest cmentarz, ale w sensie woda, ale dobra. I tak, ty nie masz oczywiście prądu. I to jest największa bolączka tych parków, bo my jeszcze nie doszliśmy do kolejnego poziomu. O, właśnie. Zapomniałem o tym budynku. Budynek zakładu utrzymania parku to miejsce, w którym garażowane i zwane są pojazdy do utrzymania i pielęgnowania parku. Pojazdy te poruszają się po mieście, wywierając korzystny wpływ na parki, zwiększając ich wydajność rozrywkową i promień oddziaływania. I to trzeba postawić. To trzeba koniecznie postawić na naszych parków. Tylko, że tego jeszcze nie mamy oczywiście postawionego. I musimy się zastanowić, jak to postawić. Dobra, i się też trzeba zastanowić, co z tą drogą tutaj zrobić. Bo ten park jak będzie... Chociaż jak teraz tak się zastanowimy, jak on tutaj będzie tak po prostu dochodzić do tego, to to też tak nie będzie dobrze wyglądać. Dobra, tą drogę tutaj zostawmy sobie póki co. Niech to tak już będzie jak jest. Natomiast od kolejnego skrzyżowania, gdzie tutaj gdzieś tam będzie, park po prostu przejdzie górą, czy tam jakaś będzie wąska ścieżka i będzie dojście do wody, będą te wszystkie mola i tak dalej. To może w ten sposób zrobimy, bo ja się tutaj naprawdę już trochę pogubiłem, jak to zrobić. A nie chcę mi się tutaj też jakoś z tym walczyć. Dobra, póki co, ty nie masz prądu. A idą do ciebie ludzie chociaż? Idą i tak do ciebie ludzie. No to póki co, skoro idą i tak do ciebie ludzie, no to jest git. Chyba możemy zwiększyć ten nakład pieniędzy, w sensie... Tak. Dobra, no i właśnie. Postawmy ten zakład utrzymania parków. Bo to nam się koniecznie przyda. Koniecznie. W ogóle przyspieszmy czas, bo on się zwolnił. No wiemy po czym oczywiście. Ale dobra, ale on tutaj musi być na większych obrotach. Czy ten budynek zmieści się gdziekolwiek? Czy on jest... Nie, on jest trochę duży. On jest trochę duży i trochę jest problem z prądem też. Okej, dobra, trzeba podnieść. Nie, to tego nie. Nie kupujemy na razie jeszcze żadnych kawałków ziemi. Trzeba podnieść trochę na prąd budżet. Może to wystarczy wam? No, a teraz jest już powinno być dobrze. Ze śmieciami, tak, ze śmieciami ja wiem, że ta jedna jeszcze nie obsługuje was wszystkich. Ale powiedzmy, że nie jest aż tak tragicznie. Proszę. W ogóle gdzie jest to? Czekajcie, tam apel śmietników, to jest śmietnik. No, jest na pewno lepiej. Jakbyśmy postawili drugi, to już byłby w ogóle gitara się ma. Ale dobra, na razie jeszcze nie będziemy aż tak w ten sposób szli. Dobrze, nasze parkowe coś musimy postawić teraz koniecznie. To jest to, co ja teraz chcę postawić. I teraz pytanie, gdzie ja to postawię? Ogólnie mi tak tutaj teraz coś jeszcze nie daje. Poczekajcie. Przełączę sobie radyjkę, bo mi tutaj coś głośno zaczęło wariować. Dobra, to tak, póki co ten budynek postawimy sobie. Nie wiem, gdzie sobie postawi się. On jest trochę duży. Dobra, postaw go na razie tutaj. Będziesz mieć wodę? Nie będziesz mieć wody, oczywiście, że nie będziesz mieć wody. Masz nawet wodę, świetnie. Dobra, mamy nasz budynek. O, z tego co widzę już wyjeżdża gdzieś, czekaj. Gdzie jest to parkowe coś? Jeden wyjechał, no dobra, to ja widzę. Poczekajcie, chyba trzeba wejść na mapę parków. Czy, czekajcie, gdzie ten pojazd możemy zobaczyć? To jest dobre pytanie. Mapa rozrywki. Ja zawsze się gubię w tych mapach. To jest... Nie, to nie, nie, nie. Nie. Wypoczynek, obszary parkowe. Dobra. Czy zobaczymy jakiś samochód? Czy coś? Wątpię, powiem szczerze, wątpię. Nic nie widzę, żeby tutaj jechało. Bo on tutaj musi teraz koniecznie teraz wyjechać i go nie ma. Dobra, to nie ta łapka. Poczekajcie, jak budujemy na jakiś nowy park, w ogóle żadnego parku zwykłego też nie postawiliśmy. Utrzymanie... Nie, czekaj, to nie to. Jako wypoczynek to jest nie wszystko. No to nie wiem. A, no przecież jest osobna mapka ich, no to... To może tutaj będą. W sumie tak teraz pomyślałem. O, jest.
Jest, jest nasz samochód. Dobra. Jak takie coś wygląda? Takie powiem wam, że to całkiem... Nie sądziłem, że taki decydujący samochód. O, z dwóch gadżetów poszło, zobaczcie. Co szybce napalenie. I co, i już wracacie? Gdzie jedziecie? Powód do zajezdni, no tak, bo właściwie tam tylko jeden park. No to to nic dziwnego. Dobrze, i zobaczmy, czy nasz park już działa na wyższych obrotach? Działa na podwyższonych obrotach. To ja rozumiem. To ja rozumiem. Tak, dopóki nie bijemy kolejnego poziomu, to nie ma co oglądać. Zadabiają na siebie, to powiem tyle. Czy jest lepiej, to tego nie stydam, już nie powiem. Chociaż w sumie jak teraz tak pomyślałem sobie. Nie wiem, mogliście się zdziwić. To po co iść do tego, jak możemy tutaj sobie zrobić własne... Ej, to nie jest taki pomysł. Zatoczkę z wszystkim, wodą i tak dalej. Ej, słuchajcie, to jest nawet lepszy pomysł. To jest w sumie nawet lepszy pomysł. No dobra. No dobra, Avizo, no już zainteresowałeś mnie swoją propozycją. Tak, oczywiście tutaj dalej będziemy sobie rozbudowywać to w ten sam sposób, jak tutaj jest cały czas. Dobra, ogólnie teraz zerknę też na zegarek, zobaczę jak tam jest tragicznie z czasem, chociaż może nie jest aż tak źle. Co wątpię, ale może nie jest aż tak źle. Dobra, tutaj się budujcie, tu wyłącz, nie to. Tu wyłącz światła. Dobra, na zegarku jest tragedia. Ale to nic nie zmienia, ponieważ... Tak, po pierwsze, ciebie trzeba niestety przesunąć stąd. Będziesz gdzieś tutaj bardziej blisko tych wszystkiego. Teraz będziemy przy okazji już też prąd. Ale plan jest prosty. Po pierwsze, zwolnijmy sobie czas, bo ja wiem, że nasze miasto jest takie trochę napalone, ale tak czy siak. Szkołę tą właśnie można postawić jeszcze z jedną. Ona kosztuje 30, a ta kosztuje 24. To postawmy tę tańszą. No bo tutaj są zwykłe domki, to już nie będą może ma rodzić, co nie? A poza tym i tak się będą cieszyć, jak będzie coś takiego. Edukacja, transportem się zajmiemy w kolejnym odcinku. Jak będę mieć czas, go nagram oczywiście. A po prostu będę z tydzień. Zobaczymy. No, postawmy ten budynek, bo bardzo bym chciał go postawić. Bardzo chciałbym postawić im tutaj edukację. Macie edukację, proszę bardzo. Bo jak jest edukacja, to wiecie, od razu są bardziej zadowoleni. No, a teoretycznie to nawet można było jakoś... zwolnić tutaj ich... Ale nie, oni mają budżet po prostu jako park. No dobra, no to trudno. Trudno, zarabiamy na parku prawie 500 już. To już jest dobre. To jest naprawdę dobre. Swoją drogą w teorii możemy tutaj... Nie to. Zmniejszyć tutaj to. Żeby nie marudzili tutaj, że są duże podatki. Dobra, ale tak czy siak, nie o to mi tu chodziło. Zrobimy tutaj sobie taki... Jakby to nazwać? Po pierwsze, trzeba byłoby tutaj trochę wyrównać teren. Ponieważ jest dosyć duża tutaj rozpiętość pomiędzy tym, a tym tutaj. I to jest nie najlepszy problem, brak funduszy. Tak, to może być też problem, brak funduszy. Chyba z tego co widzę, to i tak tutaj będzie dosyć duża rozpiętość. Najlepiej byłoby przyjąć tą wysokość. Dobra, może tak. Tak. Bo musimy przyjąć jakąś taką jedną, średnią wysokość, do której będzie cały park, tutaj te wszystkie nasze mola i tak dalej, ten całe parkowe, będzie się budować. I to jest najtrudniejsze w tego typu rzeczach. Ale powiedzmy, że nie powinno być aż tak źle. No dobra, tutaj jest całkiem... Nawet można by to jeszcze trochę obniżyć. Mówię obniżyć, a nie podwyższyć. Przecież ty człowieku denerwujący. Dobra, już nie ma forsy, ale mniej więcej łapiecie o co chodzi, co nie? Nie będę dać przecież pożyczki na kształtowanie krajobrazu, no bez przesady. W sumie poczekajcie, to możemy trochę podnieść te podatki. Jak już tutaj tak tragicznie dbamy z tym, to możemy podnieść. Tak, wy nie macie wody debatową, tylko pociągnijmy tą wodę i będzie git. Oczywiście, że ta woda jest... Tak tutaj do postawienia, żeby jak najwięcej forsy utopić? Oczywiście. Dobra, tak czy siak. Daj to tutaj stąd i tutaj dalej wyrównaj. Tu będziemy dużo tracić tej forsy. No dobra, no i tutaj później trzeba zrobić, trochę obniżyć teren. Gdzieś na środku. Właśnie mniej więcej gdzie jest tutaj ten... Nasze to... No, to by się przydało po prostu przestawić stąd. Postaw tutaj to. Ponieważ bardziej blisko tutaj w tym całym środku
No, widzisz, teraz z tego gate'a też ludzie korzystają, to jest bardzo... Pokaż, jak tutaj ludzie skorzystają z siebie. No, 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 no. Swoją z tego, co teraz rozumiem, oni tutaj też robią sobie skrót, a to bardzo ciekawe, to oni będą z większych, dalszych obszarów mogli tutaj dochodzić. Ale tylko takie moje rozumienie. Dobra, trochę zrobiliśmy forsy, możemy trochę dalej zrobić to. Ta, to strasznie dużo forsy kosztuje, takie kształtowanie krajobrazu. Tym bardziej, że to jest taka górka i to jest taka... No widzimy, jakie to takie jest. Dobra, no i tak, tą drogę sobie usuniemy stąd. I postawimy za chwilę jeszcze raz. Bo jak teraz to ją postawimy, to będzie tutaj lepiej ona oczywiście wyglądać i tak dalej. No bo tak, teraz jak myślę, to tutaj jeszcze parę parków stworzymy dookoła tego jednego wielkiego parku. Oj, tak. Dobra, no i tak, ty musisz dojechać gdzieś dotąd. Potrzebujemy kapkę forsy na to. Gdzie jest ta woda? Tu jest ta woda. Wy nie wiecie, jaki tu ciemny bałagan teraz. Ja jestem prądem, chwila. Postaw tutaj tą drogę i co jest z tym prądem, ja się pytam. Prądor. Okej, trochę jest przymało po prostu. Dobra, no to jeszcze trzeba wam podnieść to do 120. W kolejnym odcinku może elektrownię im postawimy czy coś, nie wiem, zobaczymy. Dobra, no dobra, no i tak, i tutaj teraz dzięki temu to jest wyrównane od razu. Bardzo pięknie. I tak, musimy trochę uzbierać forsy. Bo tu, oczywiście trochę sobie zwolnimy, a będziemy robić zjazd w dół. Tu musimy zrobić dosyć duży zjazd w dół, ponieważ tu będzie nasza woda, co nie? Oczywiście, żeby nie było, ta woda stąd będzie płynąć w dół. Bo żeby każda woda się jakakolwiek pojawiła, to musi niestety płynąć, tak? To jest największy problem w Cities, że woda nie może po prostu wyparować, tylko musi gdzieś spływać. No, w teorii to jest nawet realne, ale... Ale no wiecie. Ale no wiecie, nie ułatwiają nam po prostu twórcy całej rozgrywki. Wspomniałem, tutaj bym postawił jakiś większy kamyczek, żeby tutaj tak trochę to odgrodzić od tego wszystkiego. Dobra, macie. Macie, żeby ta ścieżka mi tutaj lepiej wyglądała. Ogólnie jakiekolwiek takie te budynki, jak sobie podejrzymy mapę z właśnie tutaj turystyki, to one bardzo też dają, żeby tutaj więcej ludzi się chciało udać. Na przykład tutaj jest las. I tutaj jest jeszcze coś takiego, to jest bardzo tutaj ich cieszy. Tutaj są te wszystkie kamyczki. No bo tutaj to trochę głupio postawiliśmy, bo tutaj jest ten jaskinia. Ciekawe, czekajcie, czy do tej jaskini da się wejść? Jestem aż teraz zaciekawiło mnie. Ej! Bez kitu możemy wejść do jaskini. Taka trochę nie największa ta jaskinia, ale zawsze coś. Myślałem, że nie da się wejść do tej jaskini. Dobra, dobra, no to dobra. Dobrze, więc tutaj zaskoczyliście w Cities. No ma, to tak, poczekaj, tutaj jeszcze sobie to obniżmy. No ma, to jest już naprawdę całkiem duży. Okej. No i taki tu lake będzie. Tu będzie dosyć duże to jeziorko, co nie? Ale tutaj chciałbym właśnie jakieś takie większe już tutaj postawić, żeby no wiecie, no jak park centralny, Central Park, no to żeby było jakieś już tutaj z hukiem, bukiem i w ogóle, żeby wydwało tutaj z korzeni. Tutaj dalej to nie wiem, jak sobie zrobimy jakiś kanał czy coś, chociaż w sumie kanały to brzydko wyglądają. No dobra, to sobie zrobimy coś tam z dół, bo musimy jeszcze zrobić oczywiście spływ dzisiaj. Tak, to dzisiaj musimy zrobić wszystko. Jak już zaczęliśmy, to ja chcę dzisiaj zrobić wszystko. No i tak, tutaj to musimy podnieść oczywiście, żeby to tak nie wyglądało, jak to teraz wygląda. Bo tak, te wodocały jak tutaj już są, to ja bym chciał, żeby one tutaj już były. Takie pola mokotowskie trochę tutaj będziemy robić. Jak ktoś jest z Warszawy, to będzie wiedział, o co chodzi. Ale takie trochę jeszcze z jeziorkiem, o, może łazienki czy coś zrobić, to też byłoby fajnie. Ale oczywiście, że się niestety nie da, ale byłoby fajnie. No a tak, tutaj trochę sobie powiększymy tutaj to miejsce z boku, ponieważ no wiemy czemu oczywiście. No bo tutaj też z boku coś bym chciał postawić, jakieś kamyczki czy coś, jak tutaj są. Jeziorko jakby coś, bo nie można jeszcze kręcić przy nim, tak? Powiększać czy coś. Dobra, no i na razie dotąd i stąd musimy zrobić jakąś prostą tutaj ścieżkę, ścieżkę. Jakiś prosty spływ dla wody, aby wiedziała, gdzie się tutaj ulotnić stąd. Tak, i teraz tak teraz sobie pomyślałem, jakie to jest... To jest trochę głębokie, powiem wam, że wręcz nawet. Można byłoby trochę tutaj to...
zmniejszyć tą głębokość. Bo jak jest tak głębokie to aż, to tu będzie trudno to całe wodą zalać. Ja mam teraz. A, i jeszcze jedno wytłumaczę wam. To jest oczywiście głównie z Park Life'u korzystamy w tej serii, ale żeby stworzyć taki staw potrzebujecie. No albo będzie to brudny staw, albo potrzebujecie na Natura Disaster, gdzie macie odpływ wody. Bo odpływ wody zazwyczaj jest czysty. Wtedy po prostu będzie to lepiej działać. Dobra, no i tutaj będzie spływ, więc będzie trochę obniżona poziom też oczywiście wody. I tak. No i tu najprościej było po prostu zrobić jakiś spływ, a na razie to widzimy jak to jest tutaj. Nie chcę nam zbytnio iść. Iść gra, żeby nam było prościej. Dobra. Okej. Dobra, no i tu póki. No tu później nie będzie, ale póki co będzie kanał. Ok. Okej. Stąd chcę zrobić zakręcenie, aby do tego kanału tutaj to po prostu wpływało dobrze. Dobra. Macie kanał, macie kanał. Już bardzo pięknie to wpływa. I tutaj, jak możecie się domyślać. A, żeby oczywiście tutaj ta woda jak najdłużej zostawała też w tym naszym tym parku, musimy też zrobić, żeby jak najmniej tutaj był to miejsce do wypływania. Jak najbardziej je zmniejszyć oczywiście. I tak, z tym tutaj to mieliśmy. A, no tak, bo tutaj się nie udało. Nie mieliśmy jeszcze tyle forsy, żeby tutaj to całe wyrobić, jak to powinno wyglądać. Tak czy siak, musimy tutaj zrobić przy brzegu, to musi tutaj być wyrównane. Dobra. I tutaj to sobie zamkniemy i tu będzie takie małe coś, ale musi być, bo jakby jak go nie postawicie, to sobie zalejecie miasto. No, takie nic już, aż takie małe. I teraz stawiamy to, co najważniejsze, czyli nasze miejsce do odpływu wody. No i tak, ponieważ jest tutaj ta woda, to musimy ją oczywiście usunąć, bo będzie się nam tutaj to całe psuć z stawianiem. I tak, aby to ładnie postawić, najlepiej jak to jest, będzie po drugiej stronie tutaj tego wszystkiego. No i tak, postawmy to z lekkich odstępach od siebie, to ukryjemy to w krzakach i wtedy będzie o wiele lepiej. O co mi chodzi, to jest ukryjemy w krzakach. No i jest magiczny, prosty patent, że mamy cheese i sobie stawiamy cheese dookoła tego, nawet tutaj przy wlotach. O, proszę bardzo. I w teorii ludzie, ani my w przyszłości nawet możemy o tym zapomnieć, że tutaj coś takiego jest. Ale jest, bo musi skądś woda wypływać. No dobra, do dołu jak popatrzycie to będzie widać, tak? Ale włapajcie mniej więcej o co chodzi, co nie? Jeżeli sobie postawimy tutaj coś takiego, to będzie o wiele prościej. Dobra, no i tak, tu sobie jeszcze postawmy z jeden taki wylot. I z jeszcze jeden. Ja widzicie, tutaj stawiam ich dosyć dużo, bo wiem jak tutaj, ja już robiłem sobie kiedyś, może wam pokażę takie moje własne miasteczko właśnie z Park Life'em. I tam sobie zrobiłem rzekę taką do rezerwatu przyrody i tam to dopiero wyglądało. I tak, aby takie to coś działało, niestety musicie się zaopatrzyć w bardzo dobrą produkcję wody ponad nadmiar. Musicie mieć ponad nadmiar, aby te urządzenia się włączyły. I zaraz zobaczymy, czy się włączą. W ogóle jest jakiś problem ze ściekami. Aha, bo jest mała produkcja. No to jeszcze podniesiemy sobie budżet na wodę i prąd. Znaczy na wodę na razie. I teraz na prąd chyba też trzeba podnieść. Dobra, na prąd też podnieśmy. Aha. Dobra, dajmy sobie tu 130, tu 130. I tutaj do tak 115%. O, dobra. I zobaczmy. Produkcja 96, zużycie 94, dobra, całkiem nieźle. I co do tej wody, teoretycznie, lada moment, czekaj, czy one potrzebują prądu? Czy one potrzebują prądu? Wydaje mi się, że tak. Zużycie prądu, tak, zużycie wody jest. Włączyły się, dokładnie. I woda stąd póki co powoli będzie się wylewać. Ponieważ nie możemy tworzyć innych, w zupełnie inny sposób zbiorników wody, to będzie się wylewać. I zaraz lada moment, jak się ta woda nasza tutaj wyleje, zaczniemy widzieć tutaj, żeby to dobrze wyglądało. Tego mówiłem, żeby najpierw tutaj wszystko sobie oczywiście tutaj z tym kształtem poustawiać, no bo później to będzie trochę toporne walczyć z wodą jeszcze w ekstra, więc no wiecie chyba o co chodzi, tak? Nie chcecie walczyć jednocześnie z wodą i z wszystkim. Dobra, no i tak, tutaj będzie oczywiście ten spływ do tego kanału, dobra, tu jest dobrze. O, i widzicie, ponieważ tutaj jest to zamknięte,
to woda powoli tu się będzie podnosić, aż w końcu później tutaj będzie oczywiście też spływać sobie, tak? Bo tutaj o to chodzi. I jak się tutaj podniesie ten poziom wody, to będzie naprawdę genialnie. No. I powiem wam, że nawet tutaj za tego cisu, to aż tak bardzo tego nie widać. Aż tak bardzo tego nie widać. I dzięki temu, że tutaj to jest postawione, możemy sobie postawić nasze molo parkowe. Dokładnie. Dokładnie, dlatego tutaj to właśnie chciałem postawić. Dobra, to sobie postawmy tutaj po drugiej stronie, ponieważ tutaj oczywiście nie wiem jeszcze jak to będzie. Będziemy tutaj to wszystko stawiać, ale no dobra. I nasza ścieżka, ta o, dokładnie ta, będzie tu sobie iść dalej, dalej i dalej. Obok tej wody, tutaj, tu będzie lekkie przejście. Jak będzie woda, to się tutaj zrobi to przejście. O, bo widzicie, tutaj już jest woda i już od razu wie jak trzeba budować całą tą rzeczkę i tak dalej. I jak widzicie, powoli poziom się wody podnosi. Z czasem jesteśmy pewnie. Nie jest tak źle. Ale zapamiętajcie sobie, to jest właśnie mój patent na zrobienie wody. No i powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle to wygląda. Pomijając to, że tutaj jeszcze na razie nie wypływa, to nie jest akurat najgorsze. Najgorsze jest, jak zacznie się przelewać, to wtedy to jest najgorsze, owszem. Tak, swanego możemy tutaj trochę to jeszcze podnieść. Oczywiście nie bardziej niż tak jak jest to teraz. I może będzie dosyć wysoko nawet ten poziom wody. Tylko wiecie, jak nam tutaj by meteor teraz spadł, to byłaby to tragedia. Dobra. Dobra, możemy podnieść nawet podatki, bo widzę, że całkiem tutaj lód tutaj to jest naprawdę godny podziwu. Nawet niedługo nam poziom kolejny się wbije. O, widzimy, do molo chodzą. No może nie do końca tak jak powinni chodzić, ale chodzą. Także jest naprawdę jest całkiem nieźle. Tu widzę, że też kolejni ludzie idą. No tak, tutaj co do tego jeszcze to trzeba było popracować, ale nie jest już tak źle. I jakieś kafejki, wiecie, jakieś kafejki tutaj możemy też sobie w sumie postawić. Bo chcę, żebyście zobaczyli jeszcze zanim tutaj skończymy, jak tutaj ta woda stąd spływa. Kafejki, proszę bardzo. Tutaj sobie możemy postawić w sumie na końcu, właśnie tu, gdzie będzie ta woda spływać. O, dobra. I od razu z klopem. Bo czemu by nie? Prąd na razie on tutaj dociągniemy normalnie, drutem, no bo tutaj na razie to nie mam jeszcze funkcji magicznych, aby mam dociągnąć bezprzewodową wodę. Ale za chwilę stąd zacznie już wypływać ta woda. Miejmy nadzieję, bo jak nie zacznie wypływać, to będzie. Wow, chwila, co tu się wydarzyło? O kurczę, to było niebezpieczne, powiem wam tyle. Ja nie wiedziałem, że tutaj jest tam jakieś funkcje fontan czy cokolwiek. Ajajaj. Okej, dobra, tu trochę ich przylało. Ale tak, tu są jakieś bugi się chyba już robią. Dobra, tu przydałoby się chyba to już obniżyć, bo teraz już jest naprawdę dobra wysokość. Chyba, że zaczniesz już powoli spływać. Bo to, jak mi tutaj to teraz zalało, to mi się nawet nie spodobało. Nie, oni tutaj cały czas normalnie chodzą, ale. Ale czemu tutaj ta woda się wylała w tym kierunku? To tego wam nie powiem. Czekajcie, oni są chyba niżej. O kurczę. Oni są tu trochę przynisko, dlatego tutaj będzie ta woda. O! I ta ścieżka jest tu za nisko. Kurczę. Poczekajcie, trzeba to przebudować. Ej, no widzicie, dlatego tutaj trzeba robić wszystko na równym poziomie, bo później się robią tutaj takie rzeczy, a tutaj nawet nie ma jakiejkolwiek pomocy też przyjść, ponieważ, no wiemy, tutaj to jest teren parku, a do parku nie mają wstępu żadne pojazdy, nawet parkowe. Nawet parkowe nie mogą tutaj wjeżdżać, więc. Więc jak to się mówi, trochę kit. Jeżeli tutaj się coś, cokolwiek wydarzy, no to kit będzie. Dobra. Podnieśliśmy, teraz w teorii powinno być już tutaj oczywiście o wiele lepiej. No i tak, tu teoretycznie to powinno już wypływać. Dobra, to nie, to jest trochę przy niej, to jest trochę przesadziłem już z tą wysokością. Dobra, dajmy sobie na takim wysokości, bo ta woda tutaj musi już odpływać, bo to już koniecznie. Bo jak teraz tego nie zrobimy, to nigdy nie spłynie. No i stąd, jak będzie większy strumień, to się powinna zrobić normalnie tutaj. O, widzicie, bo już powoli płynie. No, na razie jeszcze tutaj dla niego nie ma strumienia, więc. Więc widzimy jak to wygląda, ale dobra. Ogólnie miasto też jakieś małe. Coś mi się tu nie podoba.
Chyba im się śmieci nie podoba, ale śmieci możemy postawić im. Ha, 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 ha. Śmieci im tutaj stawiamy. Raz i dwa. I tyle śmieci, ile teraz postawiliśmy, powinno być wystarczająco. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Woda tu już wypływa. Tutaj jest tylko jakieś jeszcze podniesienie. Czekaj. Czy to jest mudzenie? Chyba to jest mudzenie. A tutaj po prostu to obniż. O, o, poszło, poszło, kodyto. Teraz nasz poziom był poziom trzeci. To też jest bardzo dobra wiadomość. I mamy altany i tylko wam pokażę oczywiście, jak, o co chodzi z altanami. Tak, ludzie tutaj przychodzą. Czekaj, bo się pogubiłem. Zadajemy dwa razy tyle, park zarabia na siebie już naprawdę całkiem zacne sumy. I o co chodzi z altanami? Czemu altany to jest taki wspaniała rzecz, którą dodali do gry? Altany. No, pomijając tutaj, że teraz jest jakaś tutaj fala wody, tak? To możecie stawiać w dowolnych miejscach. Postawimy sobie tutaj, co nie? I później drugą sobie tutaj postawimy. No, nie musimy się też jej oczywiście stawiać przy drodze. I one przenoszą prąd. One po prostu przenoszą prąd i możecie stawiać je gdziekolwiek wam tylko zechce. I to jest według mnie najważniejsza właśnie rzecz, jaką tutaj dodali. Dobra, tak, wydaje mi się, że szczerze powiedziawszy, mogliśmy to trochę nawet obniżyć, bo woda tutaj jest dosyć wysokich lotów, a tak czy siak będziemy kończyć dzisiejszy odcinek już, bo jest dosyć długi. O, widzicie, teraz nawet się już nam to zrobi, co jest bardzo dobrą wiadomością. I tutaj mamy zejście i mamy ścieżkę dookoła. Więc na koniec dzisiejszego odcinka po prostu tutaj stworzymy ścieżkę, bo mogli tutaj robić sobie kółeczko od wejścia. Z tego co widzę, nawet mają tutaj jakieś dużo ludzi chodzi. Ścieżka będzie dosyć prosta póki co. A, jakbyście mieli tutaj problem tak jak ja miałem na początku, czyli nie mogliście tutaj postawić nic, musicie po prostu chwilę poczekać i wam się to zrzuci. Wrzuciłam się tutaj, żeby postawić to. No, widzicie, proszę bardzo, jak pięknie. Dalej tutaj przy tych naszych miejscach dochodzenia i tutaj przy naszych kafejkach i finito. Taka prosta ścieżka, nie wiem czy ktokolwiek z niej będzie korzystać póki co, ale miejmy nadzieję, że tak. No, czekaj, już kończymy, naprawdę kończymy dzisiejszy odcinek, już kończymy. Czy tutaj dałoby się to zrobić, żeby to jakoś... To tak będzie wyglądać. Później tam będzie jeszcze część oczywiście parku. No, miejmy nadzieję, że nam się woda tu nie będzie wylewać, bo to jest... To jest najgorsza rzecz, jaka można się tutaj przytrafić teraz. No, widzę, że tutaj i tak jakieś... Jakaś woda tutaj jest. No cóż. No cóż, z tym to już nie mam zbytnio co zrobić. Ale nie powinno być jej tutaj za dużo i za długo. Dobra, co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że ci się nie podobał. Mi się podobał. Ja podaję jeszcze trochę kamyczków i zalewam oczywiście miniaturkę, żeby to wyglądało, że lepiej wyglądało. No i co dużo mówić, do zobaczenia. Jeżeli tak, to odcinek, jeżeli odcinek wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Już zapomniał. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Tu się nam tak zrobi taki wodospad, zobaczcie jak tutaj to przyspiesza. Tutaj nasz park będzie jeszcze schodzić w dół, zgodnie właśnie tutaj jak teraz idzie ten kanał. I tutaj po prostu, tak jak to idzie tutaj razem, będzie jeszcze takie dojście parkowe i tyle. No, i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale, który się pojawi prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, bo Snowfall powinien się też pojawić. Chyba, że się pojawił pierwszy, nie wiem, nie mam tego pojęcia, ale widzę, że ludzie tutaj się parkują po tego parku. O, ten to nawet przeszedł sam siebie, zobaczcie. Pff. Dobra, tak czy siak. O, kamper, tak wygląda kamper. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Tutaj jeszcze ja tylko taki obiecany z przyszłości, bo chciałem wam bardzo pokazać, jak tutaj park trochę udekorowałem. Chwilę po odcinku oczywiście, niestety nie ma timelapsa, w kolejnych będzie, bo stwierdziłem, nie no, tutaj się tyle dzieje. Ale tak czy siak, tak wygląda nasz park po moich lekkich dekoracjach. Mamy już go zamkniętego, trochę drzewek, trochę skałeczek, oczywiście tym się jeszcze będziemy pielęgnować go w kolejnych odcinkach, ale jak widzicie, to będzie naprawdę przepiękny park centralny z rzeczką tutaj wypływającą z niego jeszcze oczywiście. Mamy tutaj te porty wszystkie, tutaj są jeszcze dwa wejścia boczne, proszę bardzo, tutaj są wejścia boczne i ludzie już z nich korzystają, tu jest drugie wejście boczne, o właśnie, człowiek wyjeżdża z naszego parku, ale naprawdę przepiękny, mogę jeszcze tylko pokazać na sam koniec, ludzie do niego idą.
Oczywiście zarabiamy na nim dosyć dużo, ale nie o to mi to akurat chodziło. Idą do niego z różnych stron, chodzą też do właśnie tych różnych ścieżek wyjść, o widzicie tu jakiś samochód jest z boku. Do tego może nie chodzą jeszcze aż tak dużo, ale jak widzicie jest tutaj ich od groma, jeżeli chodzi o to, ile tutaj chodzi, a jak będzie jeszcze transport publiczny w końcu, to będzie tutaj jest jeszcze ich o wiele więcej. Więc co tu dużo mówić, tak jak mówiłem przed chwilą, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!